Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem jest dr Piotr Andrzejewski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, również Instytut Zachodni. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. My narzekamy, bo lubimy narzekać, w szczególności na sytuację gospodarczą, ale nie jest dobrze, prawdę mówiąc, biorąc pod uwagę też moje obserwacje tego, co mamy w portfelach, a też czasami sugerują to kamerki w głównych miastach turystycznych na północy Polski, pustki w polskich kurortach i tam, gdzie lubimy odpoczywać nad morzem. Niemcy mają pieniądze na to, żeby wybrać się na wakacje? Jest to społeczeństwo zdecydowanie bardziej zamożne niż polskie. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że statystyczne gospodarstwo domowe niemieckie także dość silnie odczuło zubożenie oraz ograniczenie siły nabywczej przede wszystkim. Także jest dostrzegalny spadek konsumpcji, także tych wakacyjnych w Niemczech, spadek sprzedaży detalicznej, spadek sprzedaży nowych samochodów. No do tego dochodzą jeszcze dane makroekonomiczne, ponieważ mamy już dane z dwóch kwartałów zeszłego roku i tego roku dostępnych, które wprost mówią o recesji technicznej, która może się po prostu przerodzić w recesję w Niemczech. To akurat nie jest przypadek Polski. U nas jest tak, że pomimo tych niedomagań naszych portfeli, które odczuwamy wszyscy mniej lub bardziej dotkliwie, no jednak płace potrafią gonić inflację. Nie doganiają jej, nie przeganiają jej, niemniej jednak dość szybko gonią, czego w Niemczech nie obserwujemy. Strach się bać, jeżeli nasze gospodarki są naczyniami połączonymi. Z jednej strony tak, oczywiście są bardzo połączone. Kilka miesięcy temu, czy w zeszłym roku padła wiadomość, że jesteśmy już piątym, czy też czwartym partnerem handlowym Niemiec, więc intensyfikacja obrotów handlowych z tą wielką gospodarką, z naszymi sąsiadami za Odry, ma bardzo dużą dynamikę, przy czym trzeba powiedzieć, że no Niemcy były w stagnacji już, czy w takim bardzo, bardzo powolnym rozwoju, to było, że poniżej 1% wzrostu PKB rocznie, były już od kilku lat i dynamika wzrostu w Polsce cały czas była, także tutaj jest pewna nierównowaga i są też eksperci, na przykład z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy uważają, że te dynamiki rozwoju one między Polską a Niemcami, one się rozjeżdżają, to znaczy, że nie jesteśmy aż tak zależni, jakby się wydawało, że jesteśmy troszeczkę bardziej zdywersyfikowani, pomimo dominacji jednego państwa, w naszym przypadku Niemiec, jeżeli chodzi o tą wymianę zagraniczną. Także jest powód do niepokoju, spowolnienie w Niemczech, ale jeszcze nie podnosiłbym alarmu. W takim razie jak to wygląda pod kątem cyfr i statystyk, które słuchacze też lubią? Bo tak z kilka dni temu, bo taką najgłośniejszą statystyką, która przytoczyła się przez media ekonomiczne i wywołała szereg komentarzy bardzo obszernych, jest fakt, że w ujęciu kwartalnym niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,3% PKB w momencie, kiedy polska gospodarka wzrosła o 3,6%. Ja tutaj od razu chciałbym zrobić takie zastrzeżenie, że dane kwartalne są znacznie bardziej podatne na różne wahnięcia, na wahnięcia sezonowe, na przykład z branży turystycznej, niż takie już zbiorcze dane z całego roku. Niemniej jednak jest tutaj pewne polskie pójście wbrew trendowi europejskiemu, bo tych państw, które mogą się takim wzrostem wykazać, jest bardzo niewiele w całej Unii Europejskiej, a Niemcy właśnie takiego trendu spadkowego, czy też stagnacji są wręcz modelowym europejskim przykładem. Przy czym ich spadek akurat jest jednym z, ich dynamika wzrostu PKB ujemna w tym przypadku jest jedną z najgorszych w całej Unii Europejskiej. Że jest pewien problem i ta sytuacja, bo ona nie, to nie jest tak, że nikt jej nie przewidział. Od miesięcy, od lat czytam poważne analizy niemieckich ośrodków analitycznych zajmujących się gospodarką, czy to z IFO München, czy IWS Halle, czy Instytut Ekonomiczny z Kilonii. Cały czas biją na alarm, że Niemcy zaczynają mieć strukturalny problem. Widzą to tak, że organizacje zewnętrzne, takie jak OECD,
czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które zwracają uwagę na strukturalny problem niemieckiej gospodarki. Także tymi wahnięciami aż tak bym się nie martwił. Martwił bym się tym, co będzie za lat 10-15, bo już teraz jest podnoszony lar w Niemczech wręcz, że jest duży problem. Z Niemiec odpływają inwestycje. Ilość inwestycji zagranicznych, ona spada od 5 lat z rzędu już. Nie rośnie, tak jak w polskim przypadku. Myśmy w zeszłym roku przegonili Chiny pod względem wartości inwestycji zagranicznych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tak zwany Foreign Direct Investment, FDI. Tak, to jest duża informacja. Jesteśmy jednym z największych beneficjentów tego trendu, który się nazywa friendshoring, czy też closeshoring. Już tłumaczę naszym słuchaczom, co to znaczy. To jest przenoszenie, kiedyś był offshoring, czyli przenoszenie inwestycji do państw, gdzie taniej można było produkować, była tania siła robocza, tańsza energia, tańsze koszty energii, to państwa azjatyckie, Chiny, Wietnam i tak dalej. I teraz po pandemii, po tych naderwanych łańcuchach dostaw globalnych, jest idea taka, żeby skracać te łańcuchy dostaw, i Europa Środkowa jest jednym z największych beneficjentów tego trendu. I to jest closeshoring, tak? Czyli przenoszenie inwestycji do państw, które są bliżej, i skracanie łańcuchów dostaw, a friendshoring to jest przenoszenie inwestycji do państw, które mają podobny profil ideowy, tak? To znaczy wyznają zachodnie wartości, są państwami prawa i tak dalej. I tutaj także jakby Europa Środkowa jest cały czas jest dużym beneficjentem tego procesu. No jakby oczywiście friendshoring jest wymierzony politycznie w Chiny. Jest to po prostu taka nadbudowa ideowa nad próbami rozdzielenia się troszeczkę gospodarczego z Chin, co próbują robić państwa zachodnie pod egidą Stanów Zjednoczonych. Mamy strategię wobec Chin. Mamy pewnie spadek udziału i handlu z Rosją. Pewnie tutaj pojawia się też kwestia Indii i Stanów Zjednoczonych. Jak to wygląda ta niemiecka gospodarka w handlu z partnerami zagranicznymi? To znaczy, podstawową informacją, jaką tutaj należy przekazać, jest to, że Niemcy to jest potęga eksportowa. Tak? Oni utrzymują się z eksportu i eksport stanowił z reguły ten jeden najważniejszy filar rozwoju niemieckiej gospodarki. I dochodzimy do Chiny, chyba najważniejsze, tak? Najważniejsze w tym względzie, ponieważ inwestycje niemieckie w Chinach były jednym z trzech filarów rozwoju niemieckiej gospodarki w ostatnich 20 latach. Dwa pozostałe filary to była tania siła robocza w Europie Środkowej i Wschodniej oraz tania energia z Rosji. I już po tym, po, już widać, że wszystkie te trzy filary, te trzy kolumny wzrostu niemieckiej gospodarki albo się załamały, albo mocno kruszeją, podkopując podstawy dla rozwoju niemieckiej gospodarki, co stanowi duże wyzwanie i duży problem, tak? Ponieważ pensje w Europie Środkowej rosną, taniej energii z Rosji już nie ma, no jest problem z Chinami. Obecny rząd koalicji świateł drogowych, a zwłaszcza Partia Zielonych, jako członek rządzącej koalicji w Niemczech, bardzo by chciała dokonać tego decouplingu, czy jak to się teraz określa, de-riskingu, tak? Czyli pewnego takiego bezpiecznego rozdzielenia się gospodarczego od Chin. Rząd niemiecki przestał subsydiować niemieckie inwestycje w Chinach na rzecz innych państw azjatyckich. Tylko że niemieckie firmy nic sobie z tego nie robią. Wszyscy ci giganci, tacy jak Volkswagen czy BASF, cały czas dokonują ogromnych inwestycji w Chinach. Co więcej, taki BASF inwestuje więcej w Chinach i tworzy więcej miejsc pracy w Chinach niż w samych Niemczech, gdzie lekko ogranicza swoją działalność. A Volkswagen przykładowo, no, za poprzedniego prezesa jeszcze straszył dużymi cięciami miejsc pracy. Obecne kierownictwo na razie stara się tego nie robić z powodów politycznych, ale robią to kosztem, znaczy wzmacniają swoją główną markę, czyli Volkswagena, bo to jest grupa Volkswagen, ma jeszcze inne marki, kosztem tych marek pobocznych, czyli Seata i Skody. Tak? Próbują ratować te swoje centra, to jest swoje centrum, tą markę główną. Także jakoś starają się zachować te jeszcze miejsca pracy w Niemczech, ewidentnie to jest jakiś tutaj deal polityczny zawarty. I co więcej, nawet same niemieckie firmy nie chcą inwestować w Niemczech bez potężnych subsydiów ze strony rządu federalnego i poszczególnych rządów krajów związkowych. Tak? To bez tego nic nie zrobią. I to nawet niemieckie firmy, prawda? Tutaj patriotyzmu gospodarczego nie widać. A chyba rekordowe subsydia dostał niedawno Intel, któremu udało się wycisnąć rząd niemiecki na astronomiczną kwotę 10 miliardów euro na budowę fabryki półprzewodników w Niemczech. To jest wręcz szantaż, prawda? Tutaj Intel zaszantażował
Niemcy to są ogromne subsydia. To jest roczny koszt programu 500+ w Polsce. Jedna dotacja dla jednej firmy. Rozmawialiśmy, zresztą poświęciliśmy jeden odcinek na ten temat. Zapraszam Państwa. To jeszcze kolejny na koniec, jeszcze jeden wątek powiązany z rozwojem gospodarczym Niemiec. Jak wpływa na to polityka, no, te klimatyczna i energetyka również w tej całej układance PKB? To znaczy, w takim dość głośnym artykule Matthew Kranicznik na serwisie Politico wymienia politykę klimatyczną i Energiewende przede wszystkim, tak? Czyli ten taki zwrot w polityce energetycznej Niemiec, przechodzenie na zielone źródła energii, wygaszanie atomu i odchodzenie od paliw kopalnych, jako jedna z przyczyn, dla których tych inwestycji w Niemczech nie ma. Jest ich coraz mniej, znaczy są, ale jest ich coraz mniej. Po prostu Niemcy mają tak drogą energię, że potencjalni inwestorzy wybierają inne miejsce. Wybierają Francję, wybierają Polskę, albo wybierają UK. Tak? Tutaj, także niemieckie firmy to robią. Słynny Biontech, czyli autor covidowej szczepionki, twórcy covidowej szczepionki, no, inwestują w Zjednoczonym Królestwie zamiast w Niemczech. Tak? Wykorzystują te ogromne zyski, które uzyskali w trakcie pandemii ze szczepionki, inwestycje gdzie indziej. Tutaj ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden wątek, bo oczywiście ta polityka Niemiec, no, nie przysłużyła się dla wzrostu niemieckiej gospodarki, więc tworzy pewien problem. Natomiast jest jeszcze jeden problem systemowy, który wydaje mi się, że powinien wybrzmieć podczas naszej rozmowy. To jest duża słabość kapitałowa. I chodzi też o sam rynek kapitałowy, jak i o brak inwestorów, którzy chcieliby inwestować w niemieckie firmy. Tak, chodzi mi tutaj o globalne rynki finansowe, ponieważ te inwestycje są obecnie niemieckim firmom potrzebne jak tlen, żeby dokonać pewnego skoku rozwojowego, żeby zacząć doganiać konkurencję, która pojawiła się w Dolinie Krzemowej, w Kalifornii, która swoją drogą, Kalifornia niedługo przegoni Niemcy pod względem PKB. 39-milionowa Kalifornia przegoni 80 ponad milionowe Niemcy, tak, jako gospodarka, tak patrząc na tego, jako ciekawostka. No właśnie, patrząc na konkurencję z Kalifornii, czy z państw azjatyckich, z Korei, z Japonii, z Tajwanu i coraz większym zakresie z Chin. I żeby zacząć nadganiać, niemiecki firm musiał zacząć pozyskiwać środki na inwestycje. Tylko że nikt nie chce w nie inwestować. I dlaczego? Dlaczego? Powodów jest kilka. Pierwszy to jest taki, że brak takich dużych czempionów, ponieważ niemiecka gospodarka stoi na tak zwanym Mittelstand, czyli małych, ewentualnie średnich firmach, które są wysoko wyspecjalizowane, w jakichś inżynieryjnych produktach, na przykład. Nie wiem, na przykład na śrubkach i spławach, które są wykorzystywane na platformach wiertniczych, na oceanach, tak? Na przykład bardzo taki wyspecjalizowany, ale nie wymagający dużej globalnej firmy do obsługi, tak? To na tym stoi. To takie firmy nie radzą sobie aż tak dobrze na giełdzie, albo w ogóle na nie nie wchodzą. Druga sprawa jest taka, że niemieckie firmy nie przynoszą tak dużych zysków, więc nie są atrakcyjne, czyli nie wypłacają dywidend, albo wypłacają bardzo małe dywidendy, co powoduje, że potencjalny inwestor nie jest zainteresowany inwestycją w niemieckie firmy. I dotyczy to także tych flagowców niemieckich, tych wielkich firm samochodowych, firm chemicznych, optycznych i tak dalej. W zeszłym roku, no takim troszeczkę cały czas jeszcze, który był w trybie kryzysowym, no najwięcej udało się zarobić markom luksusowym, tak, które produkują produkty premium, BMW, Maybach na przykład, tak, to no, im się udało odzyskać największe zyski, a Volkswagen znacznie gorzej tutaj, prawda, to bardziej masowo. Volkswagen w ogóle musiał się ratować tym, że sprzedażą właśnie w markach luksusowych, na przykład Porsche, tak, którego też jest właścicielem, i kiedy były braki półprzewodników, chipów komputerowych, te chipy ładowano właśnie do tych samochodów z wyższej półki, a odbiorcy, masowy odbiorca tych samochodów rodzinnych, prawda, z Volkswagena, musieli czekać na przykład, albo dostawali samochody bez części elektroniki, która była potem kilka miesięcy po zakupie samochodów domontowywana. Więc mamy tutaj, jak widać, jest no tutaj, to jeszcze nie jest perfect storm nad niemiecką gospodarką, ale chmury już są na horyzoncie, prawda? I wydaje się, że strona polska powinna to obserwować dość uważnie ze względu na nasze powiązania z Niemcami i zobaczyć, jaki wpływ może mieć recesja w Niemczech na polską gospodarkę i czy da się ją jakoś załagodzić.
uniknąć. Ja wiem, że polscy przedsiębiorcy są bardzo elastyczni, potrafią dość szybko szukać innych rynków zbytu. Niemniej jednak wydaje się, że przez ostatnie niecałe 20 lat, kiedy weszliśmy do Unii, jesteśmy we wspólnym rynku, te powiązania polskich przedsiębiorców z niemieckimi są dość silne. Często jest też tak, że dla polskich firm to właśnie Niemcy są takim oknem na świat eksportowy. Znaczy, że we współpracy z niemiecką firmą Polska uderza na globalne rynki, zamiast samemu uderzać na globalne rynki. Tak, wykorzystując już tą sieć eksportową wyrobioną przez lata w Niemczech. I tutaj widzę pewne zagrożenie. Także nie jest dobrze, że się dzieje w państwie niemieckim pod względem gospodarczym. I pytałeś, to twoje ostatnie pytanie dotyczyło polityki. I tutaj ja bym bardzo uważnie obserwował to, co dzieje się z alternatywą dla Niemiec, rosnącą, goniącą prawie CDU i ścigającą się na pozycję lidera politycznego. Na razie jeszcze AfD jest partią protestu, antyestablishmentową, antyimigrancką i na tym buduje swoją popularność, ale jak przyjdzie moment, kiedy dojdą do tego trudności gospodarcze, które także AfD będzie krytykować, to może się zacząć robić nieciekawie, albo ciekawie dla politologów. To samo. Zachęcam do odcinka z dr Agnieszką Ładą-Konefą na temat rosnącej roli AfD, również do naszego poprzedniego materiału na temat właśnie subwencji dotowania właśnie swojej gospodarki. Dzisiaj dr Piotr Andrzejewski, komentarzu kłaniam się, dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.